Krasny autobus. Ta piosenka pro kartinu polskiego художника Linke, który je napisał w końcu 50-tych godów. To była metafora polskiej sytuacji w stalińskiej wremie. Krasny autobus, w którym wszyscy przedstawiciele grup i klas Polski i za rulem siedzi szafiorem jest kukła w uniformie marszała bez głowy, a za nią wszyscy i polskie kasynieri i robotniki i jakieś te ludzie, można powiedzieć, jewrei, no nikt nie znaje, jeśli oni jewrei. Jest jakiś to człowiek, który boi się i jakiś, kto nie zarulono, wszyscy znają, że on wodzi to w tę maszynę. A za oknem w gołbom tumanie Polska. Polska. Это последняя песенка, которую я написал еще в Польше в 81 году, на три недели до момента, в котором... Нет. На три недели до момента, в котором генерал Ярузельский стал первым секретарем партии. Pędzimy przez polską dzicz, wertepy chaszcze błota, patrz w tył, tam nie ma nic, żałoba i sromota, patrz w przód, tam raz po raz, cel mgłą niebieską kusi, tam chce być każdy z nas, kto nie chce chcieć, ten musi, w czerwonym autobusie, w czerwonym autobusie, w czerwonym autobusie mija czas. Tu stoi młody Żyd, nos zdradza, Żyd czy nie Żyd, i jak mu było wstyd, że mimo wszystko przeżył, a baba z koszem jaj już szepce do człowieka, wie o tym cały kraj, że Żydzi to bezpieka, więc na co jeszcze czekasz, więc na co jeszcze czekasz, więc na co jeszcze czekasz, mordę daj! Inteligentna twarz, słucha zamiast mówić, toros otulony w płaszcz, szyte wymiary zbrojowy, a kierowniczy układ czerwony wiodąc wóz, bez głowa dzierży kukła, generalissimus, dziętych dwóch marszuta, luz i mus. Za dowodnikiem ksiądz, za księdzem kosyn Jerzy, i ktoś się modli klnąc, ktoś bluźni, ale wierzy, a robotniczy herszt kapować coś zaczyna, więc prosty robi gest i rękę w oczu zgina, nie ruszy go lawina, mocny jest. A z tyłu stary dziad w objęcia wziął prawiczkę, złośliwie czeka czart, w nadziei na duszyczkę, upiorów małych rząd, zwieszony u poręczy, w żyły nam sączy trąd, zatruje i udręczy. Za oknem Polska w tęczy, za oknem Polska w tęczy, za oknem Polska w tęczy, jedźmy stąd!